Dziękujemy gminie Poronin za nominację do udziału w Gaszyn Challenge. Podejmujemy wyzwanie. My tutaj zebrani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego włączamy się w akcję na rzecz zdobycia środków na leczenie małej Tosi, która walczy tak naprawdę o życie. Przystępujemy do działania. Wielkie pomaganie przez pompowanie zaczęło się w maleńkim Gaszynie w centralnej Polsce, gdzie druhowie ochotnicy, którzy czasem przecież dają z pompy, jak na strażaków przystało, tak zaraźliwie pompowali na rzecz chorego Wojtusia, że cały kraj uzbierał ponad 10 milionów złotych. Na jednym zrywie się nie skończyło i teraz rzecz idzie o zdrowie aż 11 maluchów. Pełna lista na siepomaga.pl. Pompuje kto może i jak potrafi, no i wpłaca przynajmniej 5 złotych, a jak pompowanie go jakoś przerasta, to dyszkę. Nawzajem z pompą albo i cichaczem do Gaszyn Challenge zapraszają się kolejne osoby, a nawet jak widać urzędy i instytucje, w końcu urzędnik też człowiek. Po przyjęciu wyzwania na realizację pompowej akcji mamy tylko albo aż 48 godzin, ale w tym przypadku chodzi o to, by dobroczynny wirus pomagania szybko i skutecznie zainfekował wszystkich. No to napompowane i odpompowane przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dla Tosi. Teraz czas na kolejnych pompiarzy. Mamy wielką przyjemność zaprosić do udziału w Gaszyn Challenge Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Małopolską Organizację Turystyczną w Krakowie oraz gminę Myślenice. Serdecznie zapraszamy do udziału.